Sulęcin i Friedland. Przestrzeń współpracy. Projekt Sulęcin i Friedland – wykorzystanie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego w celu stworzenia centrów spotkań i współpracy mieszkańców obu miast – rozpoczął się w 2019 roku. Inwestycja po polskiej stronie dotyczyła rewitalizacji obiektów na sulęcińskiej Winnej Górze, która przed laty była miejscem rekreacji i festynów. Później czas tu się zatrzymał. Po niemieckiej stronie projekt objął renowację murów obronnych wokół zamku wybudowanego na początku XIV wieku. Inwestycje były możliwe dzięki współpracy między miastami Sulęcin i Friedland, której początki sięgają 2004 roku. Tak je wspomina Thomas Heile, który przez 17 lat był burmistrzem Friedland. Zadzwonili do mnie dyrektor szkoły z zastępcą i powiedzieli: musimy jechać do Sulęcina, mamy jeszcze z dawnych czasów współpracę sportową partnerów. I tak pojechaliśmy w 2004 roku pierwszy raz na Dni Sulęcina. I tak się zaczęło. Dariusz Eichardt, burmistrz Sulęcina, dodaje: zaczęło się oczywiście współpraca między samorządami i radami miejskimi, ale automatycznie zaraz dołączyły szkoła, przedszkola, Sulęciński Ośrodek Kultury, zaraz za tym poszły inne instytucje, a przede wszystkim wędkarze. Wędkarze już wcześniej współpracowali z wędkarzami z miejscowości Friedland, bo ta współpraca sięga jeszcze lat 70., ale tak naprawdę usankcjonowaliśmy ją 15 lat temu. A to nie jest łatwe między małym miastem jak Friedland, a dużym, jakim jest Sulęcin. Trzeba znaleźć ludzi, którzy wypełnią to życie. Umowę partnerską miasta zawarły w 2005 roku. Stopniowo do wspólnych działań angażowały się kolejne grupy mieszkańców, a nawet przedszkola. A tak o powodach przystąpienia do współpracy z sąsiadami z Niemiec mówi Ewa Janicka, dyrektor przedszkola numer 2 w Sulęcinie. To od tych maluchów naszych zależy, jak będziemy ze sobą współżyć razem. To jest nasze najbliższe sąsiedztwo i jakby to wszystko, co tutaj teraz robimy, to tylko i wyłącznie prowadzi do tego, że lepiej się poznajemy, nasze uprzedzenia gdzieś giną, poznajemy język, nowe tradycje, nowe sposoby nauczania i stąd zaczęła się nasza współpraca. Z Polakami generalnie, między ludźmi takimi jak ty i ja, da się współpracować zawsze. Obecność Polski w Unii Europejskiej umożliwiła realizację wspólnych projektów nie tylko w sferze społecznej, ale także związanej z infrastrukturą. Dzięki temu kapitalny remont przeszedł na przykład zabytkowy Dom Joanitów. Dom został odrestaurowany w ramach współpracy z miastem Friedland w 2008 roku i teraz jest tam Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej, ale oczywiście też Centrum Stowarzyszeń Sulęcińskich. Znajduje się tam również Klub Senior Plus, znajduje się tam Harcówka, czyli bardzo dużo instytucji, które też współpracują bezpośrednio z mieszkańcami Friedland. Seniorzy wymieniają się kilka razy w roku, harcerze współpracują nasze stowarzyszenia i rękodzielnicy, ale nie tylko. Friedland z kolei przeprowadziło renowację zamku i utworzyło muzeum, które jest chętnie odwiedzane także przez turystów z Polski. Na realizację ostatniego projektu miasta pozyskały dofinansowanie z programu współpracy Interreg. Przedsięwzięcie miało się zakończyć jeszcze w październiku 2020 roku, jednakże ze względu na pandemię COVID-19 część wspólnych działań trzeba było odwołać, a część przełożyć na lepsze czasy. Okazją do spotkania partnerów na żywo była uroczystość zakończenia jednego z etapów projektu przez Friedland we wrześniu 2020 roku. Na uroczystość przybyła delegacja z Sulęcina, mówi Iwona Walczak, zastępca burmistrza Sulęcina. Friedland dokonało renowacji murów obronnych. My jako miasto partnerskie rewitalizujemy obiekty sportowe, tak zwaną Winną Górę. We Friedland połączone jest to z festiwalem otwartych zabytków, także też mieliśmy okazję obejrzeć zabytkowy zamek we Friedland. To był również odpowiedni moment na przyjrzenie się efektom renowacji murów, a także atrakcjom okolicy. Friedland ma bardzo dużo tras rowerowych, bardzo dużą ofertę kulturalną i dobrą gastronomię. Mamy dużo jezior i rzek. Określamy się jako łącznik między Sprewą a doliną rzeki Schlaube. A teraz jeszcze współpracujemy ściśle z miastem kultury Beskow. Więc we Friedland turysta znajdzie wszystko.
Sulęcinie tymczasem trwała przebudowa historycznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego na Winnej Górze. Gdy pandemia na jakiś czas odpuściła, Sulęcin zorganizował w maju 2021 roku spacer międzypokoleniowy, który był połączony z warsztatami promującymi tradycje i kulturę przygranicznego regionu. Wędrówka po charakterystycznych dla Sulęcina zabytkach miała formę żywej lekcji historii połączonej z grą miejską. Zamiast polsko-niemieckiej spartakiady trzeba było się zadowolić ogólnorozwojowym treningiem transmitowanym na żywo w mediach społecznościowych. Transmisja była tłumaczona na język niemiecki. Rozgrzewka odbyła się już w nowo wyremontowanej sali na Winnej Górze. W treningu udział wzięli uczniowie ze szkoły podstawowej w Wędrzynie. Przed oficjalnym zakończeniem projektu we Friedland podpisano umowę o współpracy między punktami informacji turystycznej obu miast. Tak współpracę podsumowuje nowy burmistrz Friedland, Mike Koszak. Z mojej perspektywy jest to wzbogacenie dla miasta Friedland. Mamy nowe, odrestaurowane mury miejskie. Brakuje nam już tylko mały fragment. To jest nasz budynek bramny, tutaj za mną. Byłem też w Sulęcinie i zwiedzałem obiekty na Winnej Górze. Kluby i stowarzyszenia na pewno będą się tam bardzo dobrze czuły. Widzimy, że również nasi mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z zamku Friedland. To pokazuje, że był to bardzo udany wspólny projekt. W 2021 roku udało się po przerwie zorganizować jarmark rękodzielniczy we Friedland, na którym swoje wyroby wystawiają wytwórcy z Sulęcina. Na uroczyste zakończenie projektu w Sulęcinie zaproszono oczywiście gości z Niemiec oraz wszystkie osoby, które się przyczyniły do realizacji tego partnerskiego przedsięwzięcia. Budynek główny wraz z salą sportową został zmodernizowany i zyskał świetnie wyposażone zaplecze klubowe, które może również służyć sportowcom uczestniczącym w zawodach odbywających się na stadionie. Projekt jest ważnym elementem w wydarzeniu Sulęcina. Niestety nie był łatwy w realizacji z uwagi na trudny okres pandemiczny. Mieliśmy dużo problemów z tym związanych i z samym rozliczeniem, samą współpracą z naszym partnerem niemieckim, ale również z realizacją projektów miękkich towarzyszących tej realizacji. Natomiast wszystko się udało. Dzisiaj możemy się spotkać w już zakończonym projekcie w rozbudowanym ośrodku sportu i rekreacji w Sulęcinie. I cieszę się bardzo, że te 6,5 miliona pozwoliło nam, mieszkańcom Sulęcina i mieszkańcom pogranicza, mieszkańcom Friedland, stworzyć tak wspaniałe miejsce. Przywrócony do życia Sulęciński Ośrodek Sportu i Rekreacji otwiera się teraz na stowarzyszenia i mieszkańców, zarówno tych młodszych, jak i starszych. Wraz ze zmodernizowanym w 2015 roku stadionem i nowym punktem informacji turystycznej będzie tworzył kompleksową ofertę i miejsce spotkań ponad granicami. Projekt zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu współpracy Interreg 5A Brandenburgia Polska na lata 2014-2020.